Halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dzikie Konsolecie. Możecie zostawić lajka na dobry początek, komentarz też możesz zostawić i kliknąć ten czerwony przycisk, jeżeli jeszcze tego nie robisz, byłbym bardzo wdzięczny. Słuchajcie, kontynuujemy sobie przygodę od poprzedniego, w poprzednim odcinku, znaczy kontynuujemy naszą przygodę od poprzedniego odcinka, bo ta przygoda się za bardzo nie zmienia, więc jest kontynuacja od poprzedniego odcinka. A w poprzednim odcinku wydarzyło się to, że gadaliśmy z Dijkstrą i Dijkstra powiedział, że może jest nam w stanie pomóc, ale może my mu pomożemy, a jeżeli mu pomożemy, to jeszcze nam zapłaci. Ponadto ta misja jest na tyle ciekawa, wierzcie mi, i na tyle fajna, że chcemy ją wykonać, także jest to misja chyba poboczna, nawet nie do końca wiem, jak się nazywa ta misja. Nie wiem, czy mogę ją zaznaczyć, mam gdzieś tu, Gangi, tak jest, nie, porozmawiaj z Tasakiem, a nie ma porozmawiaj z Dijkstrą. Chyba, że to jest. Nie, to też nie. To jest dorwać skurwiela. Widzicie, ja nawet nie mam zaznaczonej na razie tej misji, bo się nie aktywowała. W każdym razie Dijkstra tutaj spuścił wodę. No i udał się na dół, a my spuścimy się, ale po tej drabinie oczywiście, zboczeńcy. O czym pomyśleliście? Oczywiście, że po drabinie. Witam! I Dijkstra prowadzi nas do jakiegoś miejsca, by pokazać nam jakieś ciekawe rzeczy i co tu się wydarzyło. Ja już nagrywałem tą rozmowę i cały ten początek już nagrywam chyba 7 raz. I raz byłem już w połowie rozmowy z Bartem. Natomiast przez przypadek kurczę kliknąłem zatrzymaj nagrywanie i się... O, znowu chciałem kliknąć zatrzymaj nagrywanie. Nie wiem czemu, coś mnie coś tak korci, że kurwa klikać. Nie wiem, co się dzieje. Bart, przestań w tej chwili. Muszę sobie kliknąć F2, żeby zatrzymać nagrywanie, bo mnie rozniesie, nie? Jak diaboli, ja mniej myśli. Jak mniej myśli, ja mniej On bym smutny. teraz kurczę nie kliknął jednak tego A ja F1 i nie nagrywał teraz tego bardzo 9. raz. smutny. Raz zatrzymałem nagrywanie, ale 6 razy kurczę zaczynałem początek i mówię, nie no do pizdy ten początek. Jakoś dzisiaj nie potrafię się skupić, wziąć, zmobilizować, żeby zacząć jakoś fajny odcinek, żeby ten odcinek był w miarę fajny. Skąd wytrzasnąłeś tego trolla? Z Zerikajmy. Jakoś mi się Pobierałem język go plącze. karty od handlarza wielbłądami. Co żarcik, to lepszy. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Bart pilnował garbate konie. Tam gorąco i piasek dużo. Ale Zigi mnie zabrał, bo Zigi dobry. Nie widzę, żeby się uśmiechał, bo kurwa, nie wiem czy to tu ma uśmiech, tu ma uśmiech, chłopie, chłop ma 7 podbródków. Widzę, że się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Trochę się jakby Wróciłem uśmiecha go ten na godzinę. podbródek. Jeszcze do niej wrócimy. Nie potrafię już teraz tak zrobić, A za to. tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i Minus innych 25 preciozów. kilo. Ja pilnował, ale było bum i nie ma torbuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. 20 ton złota brzmi jak całkiem sporo złota. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Masz układy w półświatku. Po co ci jeszcze Wiedźmin? Widzisz, te pieniądze nie należały wyłącznie do mnie. Można powiedzieć, że prowadzę taki bank dla wtajemniczonych. Z oczywistych względów nie chcę, żeby wieści o moich tymczasowych problemach z płynnością się rozeszły. Dlatego właśnie potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz. Tymczasowe problemy z Spotkałem cię, co możesz płynnością. mi zaufać. Nie mam takiej pewności. Liczę na twój instynkt samozachowawczy. Bo jeśli skrewisz, zabiję cię i dam na pożarcie Bartowi. Bart, bardzo przykro. Taka praca. Uwielbiam trolle w tej gierce. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje. Takie Wybierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. pocieszne kurce giganty. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch.
Zamień to ty się w odpowiedź na moje pytania. Jaka była wartość tego wszystkiego, tak mniej więcej? A co? Chcesz wyliczyć, jakie dostaniesz znaleźne? Nie rób sobie nadziei. Za dobrze cię znam. Po prostu wolę wiedzieć, czego szukam. 3 skrzynie nilfgaardzkich florenów, kufer szmaragdów, rubinów i topazów, srebrne lichtarze i półmiski. Długo by wyliczać. Cała torfuna. Wszystko przez Barta. Są jacyś świadkowie? Tak, kurwa. Podziemia. Ktoś widział, co tu się stało? A w piwnicy. Za Bartem? Nie. O tym skarbcu wiedzieli tylko depozytariusze. No i złodzieje. A czy w dniu ataku działo się coś podejrzanego na górze? Sam... Happen zarzekał się, że było spokojnie. Staliby walcy, mały ruch, żadnych ekscesów. Cholerna sielanka. Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Rydanii? A który mamy rok? Nie. Bo w sumie nie Zastanawia wiem. Zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Znaczy, normalnie to wiem, 2022. A potem bum! I była. Żeby nie było. Ja chciał zobaczyć. Ale w gierce zielonego pojęcia nie ma osoby, który jest rok. Zobaczyć, tylko spać. Bo złe grzyby. Złe w Barta głowa. Bo możesz rozminąć złe grzyby, o co chodzi? Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba że jesteś trollem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziura zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale torfuta. A ja zły. Wiecie, kogo mi ten troll przypomina? Bardzo zły. Mnie. Jeżeli chodzi o język polski, to podobny poziom mamy. No kurwa, wam powiem. No jest to prawda, niestety. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! 1:1. Takie duże. Bach, trach, to jest kurwa ja czytający książki, to jest 1:1 tutaj w tej gierce. Doli ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trollem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa. Na tyle tępego, żeby nie zadawał pytań. Łyknęliśmy po antidotum na popsa i weszliśmy do kanałów. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale także aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie. Coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi. Ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fosa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. Mógłbyś opisać to coś, które wyszło z wody? Nie, nic z tego. W kanałach jest gęsto od zarodników. Mało co tam widać. Coś na pewno zauważyłeś. Na przykład czy... Nie zauważyłem. Wybacz, że nie przeprowadziłem wstępnej analizy taksonomicznej dla twojej wygody, ale spieprzałem co sił w nogach. No pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Raczej te wszystkie inne eliksiry, które nie pijemy, nie też nie są najsmaczniejsze. Przecież jakbyś się tu udusił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia.
Zobaczmy, ma to coś na nodze, jakieś gówno. Rozjebaliśmy tą nogę. Dijkstra uaktualniono wpis o postaci. W sumie możemy sobie przeczytać troszeczkę o tym Dijkstrze. Może tu jest coś ciekawego, o czym jeszcze nie mieliśmy okazji się dowiedzieć. Pod fałszywym imieniem Sigiego Roivena ukrywał się nie kto inny jak Zygmunt Dijkstra, dawny szef wywiadu Królestwa Redani, znajomek mój i Geralda. Po tym jak popadł w niełaskę u króla Radovida, słuch o nim zaginął na długie lata. W końcu zdecydował się na wyjście z cienia, lecz zamiast wracać do politycznych rozgrywek, postanowił spróbować sił przestępczym półświatku i szybko stał się jedną z najważniejszych jego postaci. Choć Dijkstra tego nie okazywał, na swój sposób szanował Geralda. Dobrze o tym świadczy, dobrze o nim to świadczy, bo trzeba pamiętać, że ich ostatnie spotkanie skończyło się dla Dijkstry fatalnie podczas puczu na między nimi do zatargu. Ja rozłamał szefowi redańskiego wywiadu nogę. Dzieje Dijkstry stanowiły materiał na porywającą powieść awanturniczą. Padłszy ofiarą intrygi Filipy Einhard, zmuszony został do szybkiego opuszczenia Redani, aby uniknąć śmierci z rąk zamachowców. Przez pewien czas ukrywał się w egzotycznych krainach, lecz w końcu powrócił do wolnego miasta Nowigradu. Znając niezwykłe umiejętności Geralda, Dijkstra poprosił go o pomoc w odnalezieniu skradzionego skarbu. Choć Geralt znał tożsamość geniusza zbrodni, który planował w śmiały skok, postanowił nie dzielić się tą wiedzą i jakby nigdy by nic przystąpił do śledztwa. A, czyli my mu nie powiedzieliśmy właściwie. A, czyli to Jaskier opierdolił ten skarbiec. O kurwa, myślałem, że nie do końca. Skarb z hrabiego Roivena, tak nazywa się misja. Ale widzę, jeszcze tutaj pozostawały jakieś rzeczy. To pierdolmy już wszystko do końca. Raczej za proszkiem i pustą butelką nie będzie płakał nas. Wszystkie rury są wywinięte na zewnątrz. Coś rozwaliło ją od środka i kawał ściany przy okazji. Wygląda na to, że odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Czyli to ostatecznie na górze ktoś wysadził to bombą. Krata z rury. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. Czyli nie zdjęto jej przed eksplozją. Podmuch wyrwał ją ze ściany. Okej, tu mamy zamknięte. Nie ma śladów magii, więc wyrwę zrobiła chyba bomba. Ale odłamków ani widu. Może porwał je nurt ścieku. Lepiej łyknę antidotum, zanim pójdę dalej. Antidotum łyknę, jasna sprawa. Dostaliśmy też nie tylko antidotum na popsa, tylko też dostaliśmy sam tutaj schemat, jak to antidotum wytworzyć. A gdzie jest to antidotum? Halo? Odwar z południczcy, puszczyk, petardy. Ty no petarda tylko, a tu już mi zaaplikowało. Pod F powinno być, tak? A dupa pod F, pod R. A myślałem, że wiedźmińskie eliksiry są paskudne. Kawałki rur. Wybuch musiał być potężny, skoro doleciało aż tutaj. I ten dźwięk też mi się nie podoba, który słyszałem przed chwilą. Bardzo mi się nie podoba. No może tędy otwarte. A tu też zobaczmy, czy nie ma coś ciekawego. Nie ma. A jest. Pręt koło pręta. Przez te kratki niczego nie dałoby się przepchnąć. Siby. No i właśnie, i to co... O kurczę. Topca. No to... I co? O, zaaplikował się automatycznie olej. Czemu na tamtych ziomków się nie zaaplikował olej? No, nie wiem. Może wtedy się coś zbugowało, albo bo nie miałem odpowiedniego oleju w sumie. Albo na nich by olej na ludzi nie działał z jakiegoś powodu, bo może jest to źle jakoś zakodowane. A może to tak naprawdę nie są ludzie? Nie wiem. To co miałem powiedzieć to, że o ile nie lubię chodzić po kanałach, to jakoś w miarę nudne są te misje, gdzieś trzeba po tych kanałach chodzić, to co jest zawsze fajne w chodzeniu po tych kanałach to znajdźki, które możemy tu znaleźć, a które nierzadko są naprawdę kurcze fajne. No żeby mnie jeszcze ten utopiec nie zabił. Nie wiem, czy mogę tu rzucać igni. Wydaje mi się, że
Jak patrzę na tą giełkę, to mam wrażenie, że jak rzucę igni, to wszystko spali się. Na pewno. Srebrny pierścień ze szmaragdem, o proszę. No już jesteśmy kurczę bogatsi o 100 sztuk złota. Koron. Nilfgaardzkich. No chyba to jest waluta. Znaczy kurczę zapomnę. Chociaż z tego co patrzyłem na filmie, oglądałem taki film o lore. Posiłek, o którym mówił Dijkstra. Tam było powiedziane, że kurczę chyba jakąś inną walutą operował Nilfgaard. A tutaj pokazuje, że z kolei inną. Chciałbym zamienić, kurczę, wrzucić z powrotem sobie jedzenie. Zamiast na przykład gromu. No tutaj szybki ten. No pasek, nie wiem jak to się nazywa, pasek skrótów może, tak to nazwijmy. I tu jest jeszcze coś. Kolejne świecidełko. O. Co to? Perła. Nie wiem ile jest perła warta, mam nadzieję, że wiele. Wiele goldzika. I tu jeszcze różne ciekawe rzeczy. Księżycowe drobiny, kurczę, to wszystko jest mega przydatne i mega drogie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego jak księżycowe drobiny. Utopiec, dobra. Najpierw rozpierdolmy tych gagatków, bo kurwa, żeby oni mnie nie rozpierdolili. Gwen. Kurczę, mam wrażenie, że coraz mocniejsze te potwory. Zawsze były takie mocne? Cholera. Cholipka. Ja nie wiem, kurwa, co się dzieje. Nie wiem, czy ja przez to, że gram tylko raz, maksymalnie dwa razy dziennie, przez po godzince, to mi się skill zepsuł, czy co jest grane? Czy te potwory są 7 razy mocniejsze niż były? Czy ja po prostu mam czas reakcji żółwia, przez to, że nie gra zbyt często? Któraś z tych opcji musi być prawdziwa? Albo mój czas reakcji żółwia, albo to, że gierka stała się, kurczę, trudniejsza, delikatnie. O tym trupie Dijkstra nie mówił. To musi być ktoś z ekipy Jaskra. Ale też pewna... Wymiocinę, widać, też wypił antidotum. I też go nie utrzymał. Muszę spalić te trupy. Inaczej utopce nie przestaną się tu złazić. No dobra, no to spalmy. Jeden. Chociaż byłaby darmowa farma expa. Jak w Minecrafcie. No, może teraz utopce pójdą żerować w innej części kanałów. Ale chyba nie miałem wyboru. A może miałem wybór? No nieważne, tu coś jeszcze jest. Jedna błyskotka. Niech będzie. Z szafirem? A, tylko złoty pierścień. Ile właściwie są warte takie pierścienie? Tak z ciekawości tylko. Bym zobaczył, kurczę, ale mi się odbija, ale przez to, że jem za dużo, ilość białka. Znaczy nie ma czegoś takiego jak za duża ilość białka. Ale dużo ilość białka jem, tak. Nie będzie znaleźć nawet te złote pierścienie. Wydaje mi się, że tu, ale szybkie sortowanie sortuj według cena może. O, pierścień ze szmaragdem 260, a złoty pierścień a 20, ale gówno jebane. No nic, drut też chyba za wiele wart nie jest. Tak mi się wydaje. Za pomocą wiedźmińskich zmysłów zbadaj pomieszczenie w poszukiwaniu dowodów. No dobra. Denko srebrnego pojemniczka, pokryte runami i nadtopione. Pewnie przez wybuch. To chyba kawałek bomby. Pachnie jak olej z wiwerny. I karmę? Więcej się tu nie dowiem. Pora wracać do Dijkstry. No nie, wariacie. Chwila. Zaraz wrócimy do Dijkstry, tylko ja bym tam się udał. No to jakieś na pewno ciekawe ciekawości są. Srebro? Może być. No musi tu być coś porządniejszego niż jej krasnoludzki spirytus. Nie ma takiej opcji. Prawda? Wydaje mi się, że prawda. Prawda? Prawda, że prawda? O, tu. A tu jest zamknięte. Może Ardem. Dupa. No kurde, szkoda, że zamknięte. Korci, żeby tam zbadać, co tam jest. Ale chyba nigdy nie będzie nam dane tam z powrotem wejść. No nic nie było, tu nic ciekawego, ale jeszcze tu jest. Tu było jakieś pomieszczenie, nie? I przejścia dalej tu były. Chyba tutaj. Możemy zobaczyć, co tam jest. Całkiem możliwe, że jest to wyjście już na powierzchnię, tak. Okej. Okay.
Tu ślady się kończą. Jaskier załadował pewnie skarb na barkę. Opa! No dobra. Że trzeba teraz dać raport Dijkstrowi? Dijkstrze? Dijkstrze? Jak to się odmienia? Kurczę, ja naprawdę jakbym był nie Polakiem. Ja nie wiem, co się dzieje. Może za dużo po angielsku mówię? Albo... No ostatnio, kurczę, trochę z angielskim pracuję, wam powiem szczerze. Nawet bardzo dużo pracuję z angielskim, no. Może to przez to. Złoto musiało wypaść z jednej ze skrzyń Dijkstry. Myślę też po angielsku. W sumie rzadko kiedy ostatnio naprawdę myślałem po polsku. Jakkolwiek dziwne to nie zabrzmi. Bo faktycznie wszystko, co w ostatnim czasie robiłem, to po angielsku. I scenariusz po angielsku, i pisałem po angielsku z ludźmi. Wszystko, co robiłem, to faktycznie w ostatnim czasie praktycznie robiłem po angielsku. No oczywiście, no w domu mówiłem po polsku. No i kurczę, jak bułkę siedziałem w sklepie, to też nie podchodziłem i mówiłem one kurwa bułka, please. Thank you. Oczywiście, jak jest bułka po angielsku, nie wiem. Widzicie, można mówić po angielsku i nie znać połowy słów? Jeszcze jak? Ja chłopie nawet nie wiem, jak po angielsku jest bułka. O, tu jest jeszcze coś do zbadania, no to zbadaj. Poka. Mogę zbadaj. No zbadaj, widzę, że jest do zbadania, kurwa, Gerward. Proszę cię, no jest wielki przycisk, zbadaj, mnie rozniesie zaraz. Zbadaj. No nie mogę zbadać. Bo to chodzi o to, że gdzieś musieli ogólnie oni wrzucić tą bombę do jakiegoś z któregoś z odpływów. Przynajmniej tak wywnioskowałem tego, co Gerward mówił. I później ta bomba wybucha w ścianie, w rurze przy ścianie i wysadziła jakby ostatecznie tą ścianę, łącznie z rurą. Czy my tą informację ostatecznie przekażemy Dijkstrowi? Dijkstrze? Nie wiem. Jak on się nazywa? Eunuch? Eunuch Happen. Okej. Witam. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? O ty kurwa. Z szacunkiem do szefa. Sprawdziłem, co pomaga. Skarbca. No i jak? Czego się dowiedziałeś? Nie wiem, czy mu sam przekazywać tą informację, czego tak naprawdę się dowiedzieliśmy. Chyba trochę pomądzimy. Złodzieje załadowali skarb na łódź, okej. Część skarbu wysypała się złodziejom ze skrzynek, więc zostawili wyraźny trop. Wiesz, jak w tej bajce z okruszkami. Kojarzę. Jaś, Małgosia, palenie czarownic. Bardzo to adekwatne do Nowigradu. Ślad prowadził aż do wyjścia z kanałów i tam się urwał. Stawiam, że załadowali skrzynię na jakąś barkę. No, raczej, że nie na wóz. Łodzi nie wytropimy. Jest to ślepy zaułek. Znalazłem ciało jednego ze złodziei. Wyżygał antidotum jak ten twój. My jesteśmy Wiedźminem, więc mamy lepszy żołądek. Miał coś przy sobie? Twardy żołądek mam. Gdyby był kimś ważnym, to raczej by go tak nie zostawili. To pewnie zwykły tragarz, który i tak niewiele wiedział. Martwy trop, dosłownie. Znalazłem wszystkie bomby. Zapach. Wychodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra. Pokryte runami. Ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Geralt, nie jestem w nastroju do żartów. Mogę się mylić? Ja też nie. Mówię, jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Czyli babcia, która gotuje ciasteczka, odpada. Trochę na Akademii Oksenfordzkiej. No, ale nie czas na wspomnienie. Kucharze czyści. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. Że olej wyśmienity z wiwerny jest bardzo ciężko zrobić, to że musieli mieć dostęp do alkoholu. Bomba eksplodowała w rurze, która wychodzi ze ściany przy skarbcu.
ale krata odpływowa była w momencie wybuchu na swoim miejscu, a to oznacza, że... Ach, to chyba jasne. Ładunek podłożony od środka. Dokładnie. Myślę, że to było tak. Ktoś wszedł do łaźni, spuścił wodę z jednego z basenów i wrzucił cylinder do odpływu. Bomba spłynęła na dół, zatrzymała się na kracie i, cytując Sparta, wielki bum! Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący... Bombowy pomysł. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałeś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia. Brakowało mi jej. Doprawdy? Mhm. Jak gwoździ w kalesonach. Kurczę, dawno nie nosiłem kalesonów. Właściwie to nigdy nie nosiłem kalesonów. No nawet dobra, jak piździ, to... Ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. To wolę sobie jaja odmrodzić, niż w kalesonach chodzić. Nie wiem, jakieś dziwne kalesony są. Nie ma tu nic ciekawego. Dziwnie się zakłada, czujesz się... No nie wiem, dziwnie się czujesz, kurczę. O, tu jest coś. Co to jest właściwie? Coś tu pływa, jakiś olej. No kurde. No to chyba tutaj, nie? Co tu jeszcze jest? Srebrna przykrywka. Pasowałaby do cylindra z kanałów. Dijkstra! Chodź no tu! No nie była to długa. Długa misja. Sekwencja misji. Ja, część misji. Mhm, fragment bomby. A mi się wymiotować, se kurczę blaszka. Od niejedzenia chyba. Z czwórki i przynieś księgę gości. Raz, raz. Bo ci jaja utnę. Nie ważne. Nie podejrzewasz Happena? Ma dostęp do łaźni całą dobę. Nie ma jaj. Happen ma wiele wad. Jest nadęty, pretensjonalny. Momentami jest upierdliwym kutasem. Ale jest też absolutnie lojalny. Skąd ta upierdliwym kutasem? Wiedźmin musi znać się na potworach, a szpieg na ludziach. Filipie Eilhart też kiedyś ufałeś. Tak, ale jej nie wyciągnąłem z kowirskiego więzienia w noc przed egzekucją. Tak jak mówiłem w poprzednim jakimś odcinku, nie wiem, to było z 10 czy 15 odcinków temu mam wrażenie, ale mówiłem, jeżeli żarty, to tylko na jeden temat potrafi rzucać. Nie wiem dlaczego. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Mam jakiś mega zjebany humor, nie? Ktoś wyjął kratkę z odpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Happen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Schweig, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. Margrabia Henkel? Kto to jest? Pewnie nie żyje. Był raczej. No. Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje? Nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany w skórzane ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Roywen. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie tylko. Czyli nie widziałeś Henkla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył. Myśl trochę. To jaja ci wycięli, nie mózg. A ty, Geralt, weź się za ten trop. A czego mam zacząć, grzecznie proszę? O kurde. Dobra, od czego mam zacząć? Wpadnij do domu Henkla. To taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Cwaniak, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć. Ale z szacuneczkiem już, dobra? Ale rozumiem humor. Jak ktoś krzyczy i ma taki humor, taki bardzo agresywny albo styl wypowiedzi. Mnie zawsze to bawi i nigdy nie mam z tym kłopotu. I w życiu prywatnym i w grze komputerowej, no to tym bardziej. Czemu tu są wielkie księgi, których zaznaczone są, że mogę w nich coś przeszukać i chuja mogę w nich coś przeszukać? Zawsze mnie to denerwuje. No nic, mógłbym tu tyle książek pozbierać. Witam, Dijkstra, nic tu nie robię. Wypadkiem mi się pojebało.
No to co, przejść do domu Maghrabiego Henkla. Mamy kilka w ogóle wątków głównych. Mamy skarb hrabiego Ravena, mamy dorwać juniora. Mamy kierunek Skellige. No i mamy też misje poboczne. Gangi Nowigradu. W sumie to może moglibyśmy wykonać na początku dzisiaj jeszcze misję... Na początku, kurwa, 30 minut odcinka jest. Misje, zadania poboczne Gangi Nowigradu. Właśnie, bo ja tak lubię sobie, słuchajcie, wykonywać misje poboczne, a dopiero kiedy tych misji pobocznych już nie mamy, no to wykonywać misje główne. I mamy też różne te poszukiwania, rysztułku, szkoły kota i tak dalej, które wypadałoby wykonać, natomiast no to nie będę robił na odcinkach. To już sobie porobię na poza odcinkami, natomiast no... Teraz nie mam czasu, żeby je wykonywać, ale w jakiejś wolnej chwili, kiedy będę miał z pół godziny, godzinę, to sobie poszukamy tych rynsztunków szkoły kota na przykład i w następnym odcinku będziemy giga kotami dojebanymi. Dobra, wykonajmy tę misję gangi Nowigradu. Właśnie miejski w Nowigradzie Geralt trafił na naradę szefów mafijnego półświatka. Mianowicie uczestnicząc w rozmowie dowiedział się o konflikcie między triumviratem złożonym z króla żebraków, Zigiego, Roivena i Tasaka Skurwielem juniorem, który wspierał nieznaną siłę. W wojnie o wpływy i terytorium szczególnie zapiekłym wrogiem Skurwiela był Tasak. I to on złożył Geraltowi propozycję. Wiedźmin, który sam poszukiwał Skurwiela juniora, ma połączyć siły z ludźmi Tasaka. Bo jak powszechnie wiadomo, w towarzystwie zawsze raźniej, czy to przy opróżnianiu butelki, czy w środku wojny gangów. No to wykonajmy tę misję, porozmawiajmy z Tasakiem. Jest to misja poboczna, więc jest to misja opcjonalna, niepotrzebna nam konkretnie do tego, żeby rozwijać się dalej w giereszce. Ale i tak zajrzymy tam. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że może być to misja ciekawa i nietuzinkowa. Teraz sobie porozmawiajmy z Tasakiem. O kurczę, krasnolud Tasaka. Zapowiada się fajnie. Nie kojarzę, żebym tu kiedykolwiek w sumie był. Winny kamień, o kurwa, to może być drogie, pój. Niektóre te rzeczy to są po tysiaka warte tak naprawdę. Te kamienie. No nie kojarzę tego miejsca. Wydaje mi się, że ani razu tu nie byłem. A Tasak wygląda mi na takiego, co gra, kurwa, w ogóle w tego, w Winda. Myślę, że my się dogadamy. Chwilę, Wiedźminie. Jestem ciekawy, dlaczego wziąłeś wolno akurat tej nocy, kiedy Skurwiel próbował mnie zabić. Przypadek! Byłem w burdelu, są świadkowie! Wierzę, że znalazłeś sobie świadków. Nie wierzę natomiast w przypadek. Wiesz co? Chujowa jakaś ta rozmowa, no nie klei się. Weźcie go chłopcy i wy z nim pogadajcie. Chcę wiedzieć, gdzie jest Skurwiel. Podoba mi się ten Tasak. Mały, zadziorny. Interesujący. Myślę, że się fajnie będziemy z Tasakiem bawić. Mi znaleźć juniora? Zaraz poślę moich chłopaków do miejscówek Skurwiela, ale nie pogardzę wiedźmińską brzytwą. Poprowadź moich ludzi na wojnę z juniorem i wywlecz go z jego nory. Obaj na tym skorzystamy. Pomogę swoim ludziom? Nie zgadzam się. Skurwiel nie może zginąć. Skurwiel nie może zginąć, dopóki z nim nie porozmawiam. Moi chłopcy są trochę wyrywni, więc sam musisz tego przypilnować. Okej, okay. Pomogę twoim ludziom? Nie zgadzam się. No chyba pomogę twoim ludziom. Zgoda. Podejrzewam, że Skurwiel ukrywa się w kasynie w Złotej Zielnicy lub gdzieś w pobliżu areny pod Okrawkami. Tam nie. Moi ludzie. Aha. Znajdźcie go. A, czyli to jest coś takiego, że jakby ja gadam z tym gościem i to jest niby misja poboczna, ale tak naprawdę My wtedy z tym gangiem tego zioma będziemy wykonywać misję główną, tak? Czyli udamy się do ringu, ale na przykład do ringu należącego do Skurwiela
skurwiela juniora, ale kurczę, udamy się tam z tymi krasnoludami, oni narobią trochę burdy. Więc kurczę, tak czy siak, wydaje mi się, że ja wczytam tutaj zapis. No i my się nie zgodzimy na to, żeby tą misję wykonywać. Bo ja bym chciał sobie tam wejść po cichu, a nie z ludźmi, kurczę, Tasaka. Jak wejdziemy po cichu, wydaje mi się, że będzie dużo więcej fajnych interakcji, jeżeli jakbyśmy tam wpadli i po prostu napierdalali wszystkich, kogo znajdziemy po drodze. Kiedy zrobimy to taktycznie, to wydaje mi się, że będą tam fajne interakcje, będą tam fajne sceny. I cała ta misja potoczy się w dużo fajniejszy sposób, jeżeli tylko, kurczę, mordobicie. Także spróbujmy może dialogu, w którym wybieramy opcję, nie zgadzam się. Nie obchodzą mnie wasze porachunki. Wróć, gdy zmądrzejesz. A, myślałem, że będzie coś trochę tutaj bardziej rozwinięta rozmowa, jakiś dialog się tu potoczy dalszy. Przemyśl ofertę współpracy z Tasakiem przy szukaniu skurwiela juniora. No obawiam się, że niestety będziecie musieli sobie zobaczyć tą misję, dorwać juniora, jak wykonujemy z gangiem Tasaka na YouTubie, no bo ja nie zamierzam tak to rozegrać. Zamierzam rozegrać to po cichu. Przejdź do domu Maggrabiego Henkla. To jest misja, do której chcemy się udać i kurczę, powiem wam szczerze, daleko nie mamy. Przeszukaj dom. Na Melinę Żebraka niż dom Maggrabiego. Ciekawy, że Jaskier ma przyjaciół. No dobra. To straży, kurwa, chłopie. Nie wiem, co to było, ale zgaduję, że to były drogi, to była jakaś ruda. Okej, okay, są tu jakieś świeczniki. Nie no, wygląda solidnie ten dom w środku. Ślady stóp. Damskich? Męskich? Fiolka. Srebrny cylinder. Taki sam jak ten, który znalazłem w kanałach. Weed. Okej, okay, jesteśmy w dobrym domu. To mi się podoba. A zważywszy, że no ten gościu jest naszym wrogiem, możemy mu opierdolić chatę. Przynajmniej mam na to argument. Teraz, na opierdalanie chaty komuś. Zazwyczaj i tak radniemy. Nie ma znaczenia, kumpel, nie kumpel. Kurczę, rzeczy w moim eku muszą się zgadzać. W ogóle mam 117, kurczę, kilogramów w eku. Nie byłem nic sprzedać od niepamiętnych czasów i mam cały czas 16 koron. Kurczę, też nie mogę nic kupić przez to. Chochla. O kurczę, ile win. O, tajemnicza notatka. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne. Zyskujący bukiet. Zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Twójde. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne. Zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok twoich urodzin. Może chodzi o Jaskra. Albo Ciri. No to zobaczmy, może chodzi o Jaskra albo Ciri. Mogę tu zobaczyć? Nie mogę, podpalić tylko świeczkę. Nie mogę tutaj zobaczyć butelkę z roku urodzin, Jaskra albo Ciri? Nie, to na chuj mi taka ta notatka była. A, bo tu jest butelka wina. A, i my musimy odstawić to na miejsce, tak? Dobra. Mózg pracuje. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. Czyli powiedzmy mamy 1270 rok? Pewnie coś koło tego faktycznie. Ale dokładnego roku niestety nadal... Pokój. To pewnie tu Jaskier i reszta przygotowywali skok. Nadal niestety nie znam. Mamy strasznie dużo książek, już mi się to nie podoba. Będę musiał wszystkie czytać z moim kurczę łamanym polskim. O ile czytać te książeczki lubię, to przez to, jak mi to kurwa tragicznie wychodzi, to to nie lubię. Dobra, podnieś. Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Dziki gon. Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Potas? Czyli to tutaj skonstruowano bombę. Powstała bomba. Olej z
wiwerny. Genialne umysły myślą tak samo, jak to mówią. List do Dudu. Dudu. Ciri śledzi mnie Menge, to on przechwycił skarb, ma jaskra. Uciekaj stąd. Kroki, niedobrze. Sprawdź, co się dzieje na dole. Obawiam się, że dzieje się to, że przyszedł tu pierdolony Menge. Dudu. Wpis znowu o postaci. Przeczytajmy o tym Dudu. Postacie Dudu. Doppler Dudu był dawnym znajomym moim i Geralta. Spotkaliśmy go lata temu w Nowigradzie, gdy wcielił się w postać innego mojego znajomka, kupca Dainty. Wówczas to korzystając z kontaktów, Dudu przez kilka dni samowolnie prowadził własne interesy, doprowadzając tym Biberwalda do naprzemiennych napadów frustracji, rezygnacji i szału. Kupiec bezskutecznie próbował zlokalizować Hochstaplera i odzyskać kontrolę nad swym własnym przedsiębiorstwem. Cała historia skończyła się dobrze, a Dainty przyjął nawet Dopplera do spółki, wmawiając wszystkim, że podobny do niego jest jak dwie krople wody, niziołek jest w istocie jego kuzynem. Dudu, okej. Wspólnie ze mną i Ciri Doppler wplątał się nie lada kabałę, choć jego w przeciwieństwie do mnie nie złapała Straż Świątynna Nowigradu. Ale coś czuję, że złapali go... Ktoś inny kurwa go złapał. Mam też w ogóle opis tutaj o skurwielu juniorze. Możecie sobie przeczytać. Młody Cyprian. Cyprian prześcigał swego ojca pod względem ambicji, złamał niepisane zawieszenie broni między grupami przestępczymi i próbował zamordować trzech pozostałych przywódców. Dzięki tym cechom miano skur... A co tu jest napisane? Po ojcu Alfonso, skurwiel seniorze Williamu, odziedziczył nie tylko kasyna, arenę i burdele, ale i sadystyczne skłonności, bezwzględności i braku skrupułów. Dzięki tym cechem miano skurwiela stało się niemal rodowym nazwiskiem tej potężnej rodziny przestępczej. Jaka Triss? A jest Triss. I Dijkstra, faktycznie. Elo. Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Triss. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Triss? Nie. Ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Triss jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos... Dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Chwila. Wpierw powiedz, po co tu przyszedłeś. Umawialiśmy się, że jak coś znajdę, to do ciebie wrócę. Kontroluje nas. Ale martwiłem się o ciebie, więc wpadłem zobaczyć, czy wszystko w porządku. Pewnie, nie ufasz mi. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki, możesz odetchnąć. I zapamiętaj na przyszłość, potrafię o siebie zadbać. To świetnie. Ty dbasz o siebie, ja o siebie. Panowie... Dijkstra, ale ty masz paskudny ryj, tak swoją drogą. ...tej sławnej szermierki. Ale pamiętajcie, że w odróżnieniu od was ryzykuję życie wychodząc do miasta. Jakbym siebie w lustrze widział. Błagam, przejdźmy do rzeczy. Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma co gadać o bombie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Caleb Menge. No proszę. Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. Hrabia Henkel mi powiedział, to nieistotne. Henkel mi powiedział. Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał. A Menge obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku, więc... Geralt, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolisz. Jak myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z dupy historyjkę, to mnie jeszcze nie znasz. Menge naprawdę ma skarb, znam cię, więc wiem, że interesują cię rezultaty.
Znam cię jednak na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że interesują cię rezultaty. Skłamałem, zgoda, ale i tak doprowadzę. Myślę, że on to sarkastycznie powie. Który właśnie odwaliłeś, prędzej uwierzę kurwie, która mi wyznaje. No bo ja myślałem, to nie było, tym, żebyś odzyskał swoje pieniądze? Nie do końca się zrozumieliśmy z Gierką. Wolałbym tę kurwę. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nilfgaardu. No ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. Poza tym w twoich kłamstwach musi być chociaż ziarno prawdy. O. Menge szastał ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w dokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem? Czyli my odwalamy brudną robotę, a ty siedzisz z założonymi rękoma. Mój drogi, jeśli mogę się kimś wysłużyć, zawsze z tego korzystam. To wygodne. I bezpieczne. Może przyznasz, że boisz się Mengego? Oczywiście, że się go boję. W końcu to niebezpieczny sukinsyn. Triss powiedziałaby ci to samo. Może bez inwektyw. Ale z ogólnym przesłaniem się zgadzam. Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi, z moim skarbem. Podglądasz? Bo co nie? Jeśli ja to przeszłość, pogrywa z nami? Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ależ skąd? Instrumentalizuję tylko łączące was uczucie. No gołąbeczki, pora na mnie. Powodzenia. Może chociaż jedno słowo zapamiętam z jego wypowiedzi. Instrumentalizuję, już zapomniałem, kurwa. Że my, no wiesz. Co? Myślałem, że zaprzeczysz? Ty też mogłaś. Też mogłaś zaprzeczyć. O? Tak, ale jakoś... Ciężko to przez gardło przechodzi, prawda? No, szczególnie z takim dekodzikiem. Zeszliśmy z tematu. Mamy kurwa, jak taki wujek na impreza. Złoto Dijkstry interesuje mnie. Szczególnie z takim... Tak myślałam. Z takim dekodzikiem. Chodzi o Ciri, prawda? Menge więzi gdzieś Jaskra. Jak uszedł gorące. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy Kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszarłowców. 28 stopni. Do zobaczenia. Jakby ktoś się zastanawiał, pewnie nikt się nie zastanawia. No dobra, no to spotkajmy się z nim jeszcze, bo mamy tylko 47 minut odcinka, przecież to jest żałosne. Żeby po zaledwie 40... O kurwa. Żeby po zaledwie 47 minutach zakończyć odcinek. No tak, proste, że tak. O kurczę, tutaj chyba trochę laguje. Mam takie wrażenie, że delikatnie jest niepłynnie. Aczkolwiek nie widzę, ile jest FPS-ów. A jeszcze nie podkręciłem karty graficznej, tylko jest na stokowych ustawieniach, więc faktycznie całkiem możliwe, że laguje. Spotkaj się z Triss około północy, mamy się tutaj spotkać. No to co, medytacja w takim razie. No dobra, także medytacja na około północy do 23, a nie no, mocno do północy, żeby mieć pewność. Żebym nie klikał tej medytacji 15 razy, w ogóle już mam prawie 15 poziom, faktycznie trzeba w końcu tutaj dobrze, że jesteś. Zainwestować. Słuchaj, ten set i kota. Przyjrzałam się tym koszarom i kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Menge może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Właśnie czekałem tylko, aż będzie opcja z żartem o ruchaniu. To moje ulubione żarty. Nie czas na takie zabawy. Mam wrażenie, że kamerka jest trochę zlagowana, tak jakaś dziwna jest. Może cię zaskoczy, ale kajdanki nie służą tylko. Nie wiem, dziwna jest. Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Triss Merigold, nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri. Więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Triss, zastanów się.
Naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Wchodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie... Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. No, już... Najpierw chcę ci podziękować. Ja tam bym nie pogadził nowym ekwipunkiem wiedźmińskim. Nie. Na razie jedyne, co sobie mogę kupić, to... Czarodziejce, rumieńce nie przystają. Właściwie to nic nie mogę kupić, nawet chleba nie mogę kupić tych, co... Kosztuje więcej niż 10. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. A nie mamy tutaj wyboru. Jakbym miał wybór, to pewnie bym jechał na pełnej kurwie. I się nie zastanawiał, ale wyboru nie ma. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza. Więc... Cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze? Dobrze. Coś czuję, że czeka nas bardzo interesująca misja. I coś czuję, że niestety tej misji nie będziemy mogli dokończyć w tym odcinku. Będzie ona całkiem długa. Przynajmniej z tego, co kojarzę z poprzednich tutaj moich rozgrywek. Czy była ona interesująca, ale też była i długa. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Triss Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę, Triss Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... mordują królów. Spiskują. Wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. Żarty się skończyły, Merigold. Raz na zawsze. Do lochów z nią! Kurczę, jakieś dziwne mam te słuchawki położone na głowie, mam wrażenie. Chcę rozmawiać z Mengem. Wolnego. Oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj, sukinsynu! Plugawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać! Mam do Mengego interes. Znacie czarownicę, ale nie potraficie ich złapać. Nic nie będziesz jej wyrywać. Tak, wiecie co zrobić z czarownicą, jak się już wam jakąś przyprowadzi. Co to niby ma znaczyć? Że marni z was łowcy, skoro musi was wyręczać wiedźmin. Słuchaj no, mutancie. Odkąd weszliśmy do miasta, puściliśmy z dymem setkę czarodziejów, alchemików, doplerów i reszty tego ścierwa. Więc nie pouczaj nas, jak mamy wykonywać robotę, dobra? Chociaż doplerzy w istocie są całkiem niebezpieczni, bo potrafią się zamienić dosłownie w każdego. Mogę was doprowadzić do Filipy? Liczy się jakość, a nie ilość? No tu się zgodzę w sumie. Chociaż nie zawsze. Mogę was doprowadzić do Filipy. Chyba jednak mógłbym udzielić wam paru rad. Bo poza Merigold wytropiłem też Filipę Eilhart. Zdawać mi tu szefa i mnie nie wkurwiaj. To ty... Zamknij pysk, ruda kurwo. A ty mów, gdzie ona jest. Nie mów... Nie mów tak do niej? Nie mów tak do niej. A dlaczego?
Przecież to kurwa, tak czy nie? Może i tak, ale póki co moja? Dobra, i tak ich przecież zabijemy, więc... Myślę, że zemsta będzie słowna. Powiedziałem wyraźnie, nie mów tak? Nie no, rozgrywamy to. Może i tak, ale to moja kurwa i nie pozwolę jej obrażać. No i wszystko. Dobra, mniejsza z tym, mów o Filipie. Powiem tylko waszemu szefowi. Mówiłem chyba wyraźnie, będę gadał tylko z Mengen. Ale Mengen nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienia ode mnie i mojej przyjaciółki Marigold. Dobra, bierz ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok. Dobra, chyba spoko rozegrane zostało. Podążaj za przywódcami z miłą i wielką chęcią. Co to jest? Wiedźma i wszetecznica Triss Merigold jest poszukiwana za praktykowanie czarnej magii i udział w spisku przeciw koronie. Okej. Okay. No już idę wariacie. Tylko zobacz, tu macie beczki, normalnie coś można kraść. Chłopie, ty widzisz co tu się dzieje? Ty się otrząśnij. A co jakby mi teraz tak skopa zajebał? I czemu tu jest tak ciemno, halo? Strasznie tu kurczę ciemno. Tak, strasznie tu... No już się uspokój, no. Zapisuję, żeby mi zaraz tutaj się nie wkurwił i nie zaczął mnie nadupsać. Tak, tak. Już spokojnie. Chociaż mam wrażenie, że będziemy mieli jeszcze okazję tutaj popodnosić te wszystkie rzeczy. Tak szczerze mówiąc, to zróbmy to teraz, może mniej roboty będzie później. Zawsze wszystko stawiam na ostatnią chwilę w moim życiu. Ostatnio idę takim tokiem rozumowania, że co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Jak mówił kupiec, Wiedźminie. Co masz kupić jutro, kup dzisiaj. Co mam pozbierać później, pozbierajmy teraz. Ty idziesz gadać z Mengen, a Marigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę. Nie ty tu stawiasz warunki. Derek, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Dobra, bierzcie ją. Zgoda, ale nie torturujcie jej. Koniec udawania. Zgoda, ale nie torturujcie jej. Dobra, bierzcie ją. Kurde. Dobra, zabierzcie ją. Niech nie przeszkadza w rozmowie. Ale zabraniam jej dotykać. Co? Bo co, żal ci się zrobiło? Nie, gówno mnie ona obchodzi. Ale jeśli nie dogadam się z Mengen, sprzedam wiedźmę komu innemu. Nie chcę, żebyście ją uszkodzili, nim dobiję targu. Prawdziwy z ciebie człowiek interesy, co? Dostaniesz swoje pieniądze, nie martw się. A Marigold to na co zasłużyła. Zabieracie ją? O kurde, zabrałem ci zaczynać tortur beze mnie? O, teraz to by się przydał ten poziom sugestii. Starszy tej maskarady. Kurczę, to jest ciężka decyzja. Nie no, wydaje mi się, że starszy tej maskarady. Dobra, zabierajcie ją, ale jak kurwa się jej coś stanie? A co jak Triss Merigold może zginąć? Dobra, zabierajcie ją, ale jak coś usłyszę... Jak sobie chcecie. Chodź, wiedźmo. Jak zobaczysz, jakie czary-mary można zrobić zwykłymi obcęgami, to się zdziwisz. Kurwa, to... Nie podoba mi się to w chuj. Oj, nie podoba mi się to bardzo. Nie wiem, ja jestem taki chujowy z tych decyzji zawsze. Zawsze jak mogę podjąć dobrą decyzję, to ja zawsze odpierdalam jakiś szajs. Jebany. Miałeś nikogo nie wpuszczać. Pewnie teraz tak samo zrobiłem. Informacje dotyczące Filipy. A nie chcę, chcę grać dobrze. Twierdzi, że ma. Każdy może to powiedzieć. Zacznijmy od wskazujących. Nie, koniec. Dobra, koniec. Koniec. Tu sobie sroczka kaszkę ważyła? Koniec. Fajnie było. Ale nie każdy przyprowadza nam Triss Merigold. Nie, koniec. Właśnie słyszę. Zaraz do niej pójdę. Ale najpierw sobie porozmawiam. Koniec. Siadaj. Nie, koniec. Nie, no kurwa. No czemu ja takie decyzje podejmuję znowu? Napij się, Wiedźminie. Spierdalaj. Rucham ci starego. Najpierw każ swoim chłopcom zostawić Triss w spokoju. Ta. Nie ma mowy. Suka ma wyć z buchy. Dobra, rozpierdalam cię w pół, wiesz? Próbowałem grzecznie. Nie, to nie.
Straż! Do mnie! No już wszystko. No spierdalam cię, Mengę. A ty, czekaj, trzeba uratować Triss na początku. Gdzie jest Triss? A ona se poradziła, dobra, zajebiście. Pierdolę to tam. Nie będziecie mi Triss torturować, nie mam takiej możliwości nawet. Czemu to jest tak ciemno, kurczę? Kot. Zaraz muszę kota użyć, bo... No Triss, proszę cię. Kurwa, ja cię ratuję, a ty mi takie coś robisz? Czemu to wszyscy zbakowani, ty? Co jest grane? Unik, unik rób Gerward, unik, rozumiesz? Klikam unik, a on stoi, chłopie. Zdziwiony, że dostaje obrażenia. Unik, pa! Kurczę, nie udało się. Nienawidzę przegrywać, ale umiem przegrywać. Bardzo dobrze to rozegrali. Że umiem przegrywać, ale nie umiem przegrywać tak przez 5-10 sekund, nie umiem przegrywać. A zawsze się wtedy wkurzę i mam ochotę coś rozpierdolić. Zresztą de facto rozjebałem klawiaturę, bo się wkurzyłem na nią, że Y nie działał. Rozjebałem sobie klawiaturę ostatnio. Joysticki, myszki. Całego kompa rozjebałem, bo kiedyś chłopie Ronaldo zrobiłem w komputer z buta. Normalnie rozpęd i chłopie sru, kurwa. Jak Ronaldo z 20 metrów. Tak było. Później się naprawił sam. O kurwa! Ale ty, a może właściwie... O kurwa, co jest? Ty, nie no, dobra, dobra, dobra. Kot, jaskółka. I zamieniam to anti... bo ja mam jeszcze antidotum w tym. Ja mam jeszcze, chłopie, antidotum w tym. W pasku szybkie, tych szybkich wyborów, nie? Trzeba to jak najszybciej zmienić. No i czemu mi się na miecz nie... A! Ja może na broń stalową nie jestem w stanie aplikować na tego, na siekierkę olejów. Czekajcie, zobaczmy to. Trupojadom, upiorom, drakoidom, zwierzętom, wampirom... Istotom magicznym. Przeciw humanoidom. No jestem. A nie jestem w stanie użyć oleju na tego. Na toporek. Ty no to tak realnie to się bardziej opłaca, kurczę, założyć teraz taki ten miecz, który mamy oryginalnie, czyli ten wiedźmiński cechu gryfa. Bo ja sobie na niego założę olejek, a ten olejek da mi plus 25 obrażeń. Czyli ostatecznie zadam dużo, dużo więcej. Niżeli zadałbym tym toporkiem. Dobra, trzeba włożyć sobie tutaj grom jak najszybciej za to gówno. I za surowe mięso musimy dać wieprzowinę. O, w końcu się przyda to, że paliłem te. W końcu się... I od nowa będę musiał to zakładać. Chciałem powiedzieć, że w końcu się, kurczę, przydało to, że spaliłem wszystkie, kurczę, świnie w Nowigradzie, jakie zauważyłem. No to co, jak to mówiłem, do 3 razy sztuka. Wyciągaj Gerward miecz! I pikota, bo kurczę, nic tu nie widać, jest taka ciemnota. Może zabijmy w ogóle Mengela i się skupmy tylko na nim, na... W sumie na... Bo on jest najważniejszą tu postacią, więc... Jak go zabijemy, to... O kurwa! No! No co? Co to? Co to jest za damage w ogóle? Nie no kurwa, czwarty raz muszę to wszystko ustawiać? Chłop tak kurwa, sru i mnie nie ma. Przysięgam, że mnie teraz popierdoli, jeżeli mi się nie uda tego kurczę pokonać tych gości, dobra. Walimy to, wyciągamy miecz, już mnie kurwa ktoś oczywiście napierdolił. No co, jak oni to w ogóle robią, ty? Nie, to jest pojebane, ty. No czekaj, kot? Nie grom, kurwa, kot miał być, nie mam kota przy sobie. Dobra, już mi się żyć nie chce, naprawdę. Kocik. Zużyj, tak. Zużyjmy kota, zamienimy za groma, wypijmy odwar z południcy. Pod którym mam odwar z południcy? Pod te mam. Użyj. No jak nie mogę zrobić? Aha, nie mogę, bo mam aktualny poziom zatrucia za wysoki. Tragedia, kurwa. Niech ten grom jak najszybciej zejdzie. Kurczę, tu jest za blisko kamera jest, ja nie widzę, kiedy oni atakują. Dobra, unik, jest git w miarę. Trzeba przede wszystkim robić kontry, o! Coś takiego właśnie. Pach!
Pach. Kontry, kontry, kontry. Bardzo ważne są. Najważniejsze są. Oj. Najważniejsze kontry tutaj. Oj, kurwa. Oj. Już mi się to nie podoba. Szybko, szybko. Quen, dobra. I regen życia. Ja pierdolę, ale zadyma jest jaskółka. Kurwa, ile to jest ludzi. Dobra. Jod się dupca. O, czy to wybuchnie zaraz? Ja pierd... Kruper. Dobra, płoń, płoń, płoń. Najpierw bobków. Dobra, rozjebało w ogóle ten wybuch kilku ziomów, więc spoko. Kurwa. Jak żywego, ty chłopie. Wsparcie. O, nic nie widzę teraz. Ale fajne są efekty ogniowe. Cybeczka się z pizdy pojawia, dobra. Co to się odpierdala w ogóle? Dobra, nie, naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. Kota wzywaj. Idziemy na zewnątrz, rozjebmy najpierw tych bobków. Mogę już użyć odwaru z południcy? No chuja mogę użyć. A mam chyba taki eliksir, który mi usuwa wszystkie te. Zwiększa siłę ataku? Nie, usuwa mi wszystkie zatrucia. Ale nie mam go chyba zrobionego. A teraz jestem w trakcie walki i nie jestem w stanie go wykonać. Wybornie. Dobra. Dobrze, że przynajmniej na tym mieczu mogę olej przeciwko humanoidom zakładać. To jest spoko. Przecież na tym mieczu też mam różne fajne rzeczy, jak na przykład igni, że więcej bije, nie? I tak dalej, że może tam mogę go zestunować. Czemu ja mu tak mało damage zadaję? Zresztą mało damage mu w ogóle zadawałem, co jest? Czy po drugiej stronie ktoś jest jeszcze? Nie ma. A to Triss jest, dobra. No to chodź, teraz zostali nam główni przeciwnicy. A nie, jeszcze tu jest łowca czarownic. Ale się dziwnie broń świeci na czerwono. A żebyśmy widzieli, że oni nas atakują, no tak, bo byśmy w sumie nie widzieli broni, jak mamy kota. Się wszystkie te barwy tak zlewają ze sobą. Dobra, tu jest ten główny ziomuś, trzeba go jak najszybciej rozjebać. Z jednym będzie ok. Niech się Triss tam bije z tamtym ziomem, a my z tym się bijemy. Dobra, tutaj wystarczy kontrek. Jest jeden ziomuś, to jest. Starczy tego. Ale na początku była jebana zadyma. No i chujowe jest to, że nic się nie dowiemy niestety, gdzie jest jaskier. No ale nie mogłem pozwolić na to, żeby Triss zginęła. Nie wiedziałem, co jej tam robią. Myślę, że to odpowiednia decyzja. Ja naprawdę mam wrażenie, że im nic kurwa damage nie robię. Co oni są tacy tanki w ogóle? Nie wiem. Igni. A pobawmy się trochę z nim, pa. Ta, pochodnym ci kurwa podpalę. Nie no, rzuć mu tego, petardę na ryj. Gwen, petardę na ryj, dawaj. Cio. I cio. A spróbujmy inną petardę, na przykład tą. Cio. Wow. To była jakaś dojebana petarda. Jeszcze raz nie rzucałem w ogóle. Potrójny wybuch był. Co się stało? Myślałam, że Menga połknął haczyk. Nie połknął. Wyczuł, że to podstał. Tak. A no nie, no wyczuł w sumie, tak. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest. Ale mogłem grać dalej. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Nie boli paluszek? Zacznij od biurka. Dobra, czy my chcemy kontynuować rozgrywkę? Szukaj biurko Kalaba Menge. Menge nie żyje, czyli główny szef w ogóle tego. Tej straży. Jak oni się nazywają? Nie, Wieczny Ogień, chciałem powiedzieć, Straż Świątynna. Wieczny Ogień. Tu jest jeszcze jakiś wróg przed nami, tak? Jest coś na czarnego. Na czerwono zaznaczone. Ale to może pod nami. Słuchajcie, dokończymy tą misję w następnym odcinku, ponieważ odcinek trwa już godzinę 10 minut. Wydaje mi się, że godzinę 10 minut to jest wystarczająco długo, żeby każdy mógł sobie usiąść, obejrzeć jeden raz dziennie. Fajnie się pobawić, z nami kontynuować tą historię. Ze mną kontynuować tą historię. Ale jednocześnie nie jest zbyt długi, na tyle długi, żeby ktoś siedział tu i się męczył. Więc właśnie tak koło tych godzinnych odcinków chciałbym robić. Godzina 10, 50 minut, no coś takiego. Chociaż tak jak mówiłem już kiedyś w poprzednich seriach, że dużo lepiej tak szczerze mówiąc wygląda, jeżeli nagrywa się odcinek. Odcinek trwa na przykład 59 minut.
wtedy to jakoś fajnie wygląda, niżeli godzina 10 minut. Tak jakoś jak widzimy godzinę 10 minut, to mówimy godzinę 10 minut, a jak widzimy 59, to mówimy co? 59? Elegancki, fajny, długi odcinek. Przynajmniej, no tak jest, po prostu. W sumie jak zobaczysz na każdego youtubera, to właśnie tak robi to najczęściej, że nigdy stara się nie przekraczać tej godziny, a jeżeli już przekroczy, to dzieli te odcinki na dwa. No nic, tyle by było, widzowie, dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, mam nadzieję, że wyszedł fajnie, że był energiczny, że był przyjemny i że był dużo lepszy niż poprzedni, czy tam jeszcze poprzednie odcinki. Każdy odcinek staram się ulepszać, jeżeli chodzi o słowa, żarty. No i też coraz swobodniej się czuję i coraz bardziej czuję ten powrót tych korzeni moich. W końcu nagrywam od wielu, wielu lat, więc coraz bardziej to do mnie wraca i mam wrażenie, że te odcinki są coraz fajniejsze do oglądania. Aż czasem łapię się na tym, że coś robię, a w tle sobie oglądam własny odcinek i mówię, kurde, już 30 minut oglądam swój własny odcinek, więc chyba są w miarę okej. A będą jeszcze lepsze jutro, bo jutro się widzimy z tej czy innej serii. Możesz wpaść na Twitcha, Instagrama, Discorda. Wszystko znajdziesz w opisie. No i do zobaczenia, do jutra.